tej tuj. No właśnie, Amadi, słuchaj, cały twój team jest na obozie, no to co ty robisz? Jak ty masz za tydzień walkę ale patrz, z nim? Miałem przedwczoraj program, dzisiaj mam program, w niedzielę mam bandę, w poniedziałek konferencję. No tak. Ja nie mogę jechać do Pomorskiego 600 km co drugi dzień, wiesz o co chodzi? To mi się nie opłacało, no więc aktualnie trenuję. A helikopter? Z innymi trenerami, no. Mhm. No nie, że do tej walki, tylko aktualnie. Mhm. A ty co tam, jak tam? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szykuję się, no kolejną waleczkę. Tyle, co. Ja się boję tylko, Kamil, o twoje nastawienie do tego pojedynku. Będąc szczerym, bo dzisiaj oglądałem chyba wszystkie twoje wywiady, sobie nadrobiłem Czemu mu się głowa stłukła jak jajko, stary? Ma takie wklęsłe. Francję, no i ty nie mówisz, że wygrasz, tylko ty mówisz, że Bo robił jem co chcę? Aha. Chodzi się bawić. Tak, idę i pochodzę się bawić, ale no. To nie znaczy, że idę dostać... Ja, to prawda, jebać Borka, bo nie zrobił testów i jem co chcę. No, bo to, po to nie jest... miał? Okej, okay, a miał jakąś trepanację czaszki czy coś takiego? To nie ja po prostu, moja duma by upadła, że przegrywam z Freakiem, więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł to przegrać. No idę tam, wiadomo, że idę się bawić, ale nie ukrywam, że idę też na wygrać, nie? Mhm. Amadi, uważasz w ogóle, że te całe problemy zdrowotne Kamila to są po walce z tobą, tak? No, oczywiście, że tak. Dlaczego tak uważasz? No... Jakim cudem po walce ze mną nagle miał połamany kręgosłup? Ja nie miałem połamanego kręgosłupu, tylko ja przesunięty jeden z kręgów. To jest jedno. Drugie, to było po masażu, takie, no chyba, że wynajęłaś tam panią z Tajlandii, no to może byłoby dzięki tobie, no nie wiem. Ale raczej chyba nie, no po prostu to pani nie miała za dużo, wydaje mi się, że pojęcia. A to był masaż z happy endem? Nie, to nie był masaż z happy endem, na takie rzeczy, nie, na takie masaże nie chodzę. Okej. Okay. Nie, no po prostu byłem na masażu, no i weszło, no ja tak weszło mi na nerw kluszowy, podniosła mi się noga i dla mnie to było takie coś, już coś dla mnie było dziwnego, no ale no nie wiedziałem, co mam robić, czy mam to pani, że zjeżdżała, zeszła, no nie siedziała, czekałem, aż zejdzie z pośladka, no i zeszła. No i na drugi dzień, nie ukrywam, że lekko bolała mi głowa i nie wiedziałem, co jest pięć, ale no co, jak mówię, poszedłem zrobić trening. I zresztą zrobiłem akurat sparing, bo szykowałem się do walki bokserskiej. No i przez to zrobił się głupi krwiak tak naprawdę, więc no, bolało mnie przez cały tydzień, w sumie bolała mi głowa i tyle, przyszedłem w czwartek lub bodajże w piątek, nie chcę teraz skłamać, do trenera i mówię, trenerze, no nie mogę, jestem w stanie nic zrobić, bo robię tak i czuję, że mi tam jakby coś latało. Mhm. No i trener mówi, no to co, Kamil, nie ma opcji, bierz, zabijaj rzeczy, jedź robić rezonans. No i co, zadzwoniłem od razu do kobity, żeby umówiła mnie na rezonans. Pani już mnie nie wypuściła stamtąd, bo miałem tam krwiaka, tam gdzieś tam chyba 1,5 cm, więc powiedziała, że nie ma takiej opcji, ja pana nie wypuszczę. Ja mówię, proszę panią, ale ja tu przyjechałem autem. No to niech pan dzwoni po kogoś, musi ktoś zabrać auto i ja pana nie puszczę, musi pan jechać, to wiecie. Nie no, ze zdrowia nie ma się co śmiać, tak szczerze, ale seks z tajską masażystką zawsze jest ostry, mówi, że bolał go pośladek, później go bolała głowa, wiesz, no, dla mnie, ja w Tajlandii byłem, wiem co jest pięć. No to ty tak się bawiłeś najwidoczniej, bo ja takich rzeczy nie, ja mam swoją kobietę, kocham ją i nie szukam wrażeń. Dobra. Kamil, pytanie do ciebie. Byłem we Wrocławiu 4 miesiące temu, nagrywaliśmy wywiad, gdzie byłeś wtedy strasznie napalony, odpalony na Amadeusza. No i powiedziałeś tam takie słowa, które miałem je właśnie wyciągnąć, jak będziecie mieli konfrontację, że jak słyszysz o Ferrari jakieś rzeczy, to otwiera ci się scyzory w kieszeni i za darmo byś mu po prostu zapłacił. O co chodziło? Kurczę, no nie ukrywam, że mi się wszędzie wysiedla Amadeusz, jak mam być szczery. Ludzie mi wysyłają Amadeusza. A co mnie to obchodzi? Mnie nie obchodzi jego życie. On niech sobie tam żyje swoim życiem i czasami to już jest męczące, że ludzie mi wysyłają jakieś filmiki, jakieś ten, więc no, co mnie to obchodzi tak naprawdę? Co mi obchodzi jego życie? Mnie interesuje moje życie, moje dziecko, moja kobieta, nic inny, nikt inny tak naprawdę, tak? No ale tak jak mówię, no wiadomo, że ludzie mi wysyłają różne rzeczy jakieś na Amadeusza, ale czy to jest prawdą? Tego nie wiem, no nie ma na to dowodów, musiałbym mieć jakiś papier czy coś, no ale tak jak mówię, no mógłbym go obrażać, mówić różne rzeczy, no ale co, jak nie mam dowodów, no to co? Słuchaj, no w sumie od obrażania się zaczęło, nie? Od tego komentarza. No, ja tam napisałem tam, no ale to było chyba gwiazdą świetlą, czy prześwietlą, czy jakoś tego, że będzie międzygalaktyczną. I ja po prostu powyraziłem swoje zdanie po prostu, ten, no a że to podłapali jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, pismaki. No i nagle jestem tutaj tak naprawdę. Dostałem wiadomość od Boksdela, czy nie chciałbym zawalczyć. Ja mówię, czemu nie? A jak ocenisz jego ostatni pojedynek w boksie? Bo on się bił w boksie ze Salt Papi. No słabo, jak mam być słabo. Jednej rzeczy, której on nie robi, okej, jest silny, bo to trzeba, że to ja mu to przyznaję, że jest silny. Ale nie bije prostych ciosów. On tylko
sobie cepy, ale to jest wszystko widoczne, więc no musiałby trochę potrenować, przyjść naprawdę. Fajnie jakby się w boksie bili. I się po prostu pouczyć naprawdę boksu, jakby chciał walczyć w ogóle dalej tam, tym, nie wiem, w Anglii, bo chyba tak, w Anglii, jakby chciał walczyć, no to musiał się poczuć naprawdę boksu, tego głupiego chodzenia, bo to nie jest głupie, bo to naprawdę to jest od wszystko. Wow, ładnego Halka ma ten. Prawda jest taka, ja to od bardzo wielu osób słyszałem, to co mówi Łaszczyk, a mianowicie, że walki to wygrywasz lewym prostym, nie? I tyle. Jakby są też inne ciosy, ale głównie lewym prostym. Go wszystko idzie od nóg, bo od sobie tu, pleców. Bo lewy prosty ustawia, lewy prosty, wiesz. Pośladków, no i ze skrętu, tak naprawdę, no wtedy jest siła tak naprawdę. No jest silny, no bo jest, tak? No ale tak jak mówię, no jakby siła była najważniejsza, to nie królem dżungli byłby lew, tylko byłby słoń na przykład. No dobra, ale ty pomimo, że jesteś w niższej wagi, myślisz, żebyś pokonał Papiego w boksie? Myślę, że tak. Przecież Papi nie rozjebał jak chciał. On się nie umie bić. Jak? Nie, umie. On chciał, bo inaczej, patrząc na ciebie i na ten, no to ja bym go z głupimi zwodami, bym już go ograł. Głupim nie, zwodem. Ja myślę, że knockout byś dostał. To spytajmy czat, co uważa nasz czat? Łaszczyk by wygrał. A twój ostatni rywal na przykład? Przecież Papi byś po nim przebiegł. Mój ostatni rywal, jakbym... moją największą błędem w moim życiu jest to, że jestem głodny walki. Że ze mną walczyłeś i później zdołałem karierę i od tamtej pory nie ty. Moim błędem jest to, że to, że po prostu długą przerwę miałem, no i chciałem się bić. Trener mówi, że pierwszy... Ale długą przerwę miałeś po mojej walce ze mną. Długą przerwę miałem, bo miałem, tak jak ja mówię, po masażu. Miałem problem po tym masażu i nie mogłem trenować, nie mogłem się bić, bo miałem krwiaka tak naprawdę, więc miałem mieć walkę bokserską i tej walki nie jestem pewny, że Papi w swojej, jakby mógł ważyć tyle, ile waży, to żeby cię roz... Możemy zrobić, no może by nie wytrzymał 12 rund. Możemy zrobić taką walkę. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Mógłbym zrobić z nim walkę i nawet mógłbym jedną ręką walczyć z nim, bo patrząc to, co on walczył z tobą, no to tak naprawdę... Jedną ręką? No i drugą chciałbym mieć na pewno przy brodzie, no bo no, jestem głupi, no przecież też nie chcę przyjmować... Czyli dwiema, nie? Dwie ręce, ale jedną ręką że musiałbym się na pewno bronić, no bo nie jestem głupi, nie chcę przyjmować UBM, bo głowę mam jedną, a zdrowie mam też jedno, więc no ja o swoje zdrowie staram się bardzo dbać, więc... Jakbym miał taką walkę, no to jedną ręką mógłbym zobaczyć. Amali, ja bym chciał, żebyś teraz komentował słowa właśnie Kamila. Poproszę o wideo numer 2, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Powiem tego, mój promotor chciał się ze mną spotkać prosto po walce. Cieszę się, że nie pojechałem, bo dostał sobie w pysk. Mówię to wprost. Jak możesz to skomentować? Rozumiem, że chodzi o Borka, tak? Mhm. No to już o Borka, tak. No ale to jak to jest, że każdy twój były promotor twierdzi, że odmawiasz mocnych walki, ty na każdego i na ale promotora narzekasz? Powiedz mi, a rozmawiałeś kiedyś z panem Mariuszem Kodzie? Moim pierwszym promotorem? Żadnej walki nie odmówiłem. Miałem pierwszą walkę, miałem... Ale tak mówi Wasilewski. Miałem 16 walkę i pan Mariusz powiedział, że jest walka mistrzostw świata. I to on powiedział, że Kamil jest jeszcze za wcześnie. Ja chciałem, nie ukrywam, że gdzieś tam chciałem. To było bokserstwo. No dobra, tak? Jak jesteś bokserem, mam takie pytanie. Nie ma w boksu takiego przysłowia, które ja słyszałem, że jest, że walka mistrzostw świata się nie odmawia? No i dlatego ja nie odmówiłem. Ja nie odmówiłem. Ja chciałem. Promotor. Tylko mój promotor pierwszy powiedział, że Kamil prędzej czy później zostanie taką walkę, więc no ja jemu zaufałem. No, gdyby on był dalej do dzisiaj, byłby moim promotorem, to pewnie byłby mistrz świata, bo to był promotor, który był prawdziwego zdarzenia, który inwestował we mnie, inwestował nie tylko we mnie, tylko inwestował we wszystkich zawodników, no i po prostu robił kawał dobrej roboty. Nie uważasz, że przesadziłeś trochę tymi słowami? Bo moim zdaniem to trochę za grubo poleciałeś, ja mogę nie? Powiedzieć tak, ja przecież jakiś wywiad powiedziałem, że przeprosiłem Mateusza, bo wiem, że tak nie powinienem mówić, bo to jest mój promotor, co mnie było, no ale promotor jest od tego, od promowania, od robienia wszystko, żeby zawodnik był zadowolony. Skoro ja mówię Mateuszowi, że słuchaj... Ale zaczekaj, gościu... Borek promuje, słuchaj, się wtrącam, ale aż tutaj zobacz, jesteś w fejmie, ale to on... Kolejna walka, ale to jest największa promocja chyba w twoim życiu. Mateusz, Jezu, jedna ważna rzecz. Czy pierwszą walkę mi załatwił Mateusz Borek? No nie. Drugą walkę teraz? Ale to nie on negocjował warunki nie. I tak dalej? Nie. To ja negocjowałem, to ja rozmawiałem. Tylko co ja słyszałem, to Borek negocjował. Ale to mówię słyszałeś. Tego, co słyszałem, no więc nie wiem. No ja wiem, że ja rozmawiałem, to ja rozmawiałem i jakie pieniądze, jakieś czym, to wszystko ja rozmawiałem, więc no to nie rozmawiam. Mateusz, okej, wiem, że Mateusz jest jednym z kolegą z jednych włodarzy. Możliwe, że coś tam rozmawiał, tak? No ale ja tego ja nic o tym nie wiem tak naprawdę, tak? Więc ja wiem, że ja rozmawiałem na samym początku w pierwszej walce. Bo ja w ogóle powiedziałem, ja zadzwoniłem do Mateusza Borka ogólnie o walce, że będę walczył w fejmie, że dostałem propozycję. To ja zadzwoniłem, to nie do mnie Mateusz zadzwonił, że Kamil, słuchaj, jest taka propozycja, że nie chciałbyś zawalczyć w fejmie? Nie, ja czegoś takiego nie stanę. No dobra, ale słuchaj. Ja słyszałem, że ty masz paranoję i że ty myślisz, że wszyscy chcą cię okraść, że nie rozumiesz podatków i tak dalej. Ja rozumiem, mówisz mi, że bardzo dobrze rozumiem podatki. Wszystkich promotorów, tak jak mogę powiedzieć, to jedyny promotor, który był prawdziwy, który nie
nie okay. robił wszystko w chuja, to był Mariusz Kołodziej. To czemu się rozstaliście? No rozstaliśmy się, bo wpadł Mariusz Bach wtedy akurat chyba na dopingu i panu Mariuszowi troszeczkę się odwiedziało bawienia się w promotora i odszedł po prostu od tego, no bo on nie, że on jest biznesmenem, bo to jest biznesmen. No i on po prostu powiedział, że on ma dość tych ludzi, bo on mówi, że ja na dzień dzisiejszy nie muszę robić nic. I tak naprawdę nie muszę zarabiać z boksu, bo to boks w większości tych promotorów to jest po prostu dodatek, bo oni mają inne biznesy tak naprawdę. Mój promotor po prostu nie chciał być kojarzony z tym i po prostu odszedł od tego. Okay. Wraca pomału, zaczyna też znowu wracać do boksu. Będzie mi na pewno pomagał, bo będę możliwe, bardzo jest to możliwe, że będę miał swój klub bokserski. To będzie to dużo też pomocą pana Mariusza Kodzie. A nie uważasz na przykład ty, Amadi, że ta porażka to była też przez te problemy neurologiczne Kamila? Kurde, no ale to tak jak mówię, jest no, zdrowie, to nie będę się naśmiewał, jeśli ktoś miał jakieś wiesz, problemy zdrowotne. Ja osobiście w tą historię nie wierzę, bo to, słuchaj, ja mówiłem, że mu złamie, że mu połamie kości, mówiłem, że mu złamie karierę i patrz, i kości się połamały, i kariera się połamała, pierwsza porażka po boksie, no, więc twoje słowa są jak przepowiednia. Powiedz mi tylko jedną rzecz, jaka kość mi się złamała? Ogonowa. Żadna. Żadna kość mi się nie złamała, tylko wysunęła się jeden z kręgów. Okej. Przy masażu, więc... No to... Nic się... No ale coś się wydoliło jednak w tym kręgosłupie. Jedna ważna rzecz, Adesz, my w pierwszej walce ani jednego ciosu nie zadałeś mi w głowę. Dlaczego miałeś obitą twarz? Ale jaką miałem obitą twarz? No przez chwilę tam leżałem na ziemi i coś tam sobie biłeś, ale te ciosy przychodziły mi tak naprawdę, muskały mnie tak naprawdę. Jakbyś widział mnie po walce, no to ja nie miałem nic, tak naprawdę... No miałeś trochę obitą. Miałem tylko... Pojechane jakieś, przejechane jakieś te. Nie miałem żadnych śliw, żadnych śniaków, nie było nic. Uwierz mi na to. No, no możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć, ja mogę znaleźć jakieś zdjęcia. To weź ty poszukaj, a ja coś wykupałem, bo dostałem informację, że Kamil no nie do końca jest tak, jak mówi, że to Mateusz Borek teraz negocjował twój tutaj rewanż i tylko dzięki niemu tutaj jesteś. Ale jak ty negocjował? Jak, co negocjował? Z pieniędzmi, z wszystkim? Dzięki niemu doszło w ogóle do tego rewanżu tutaj. Także wiesz, także... Może Mateusz tam rozmawiał, no ale no właśnie. Mateusz nic nie mówił, nic nie gadał, nawet nie dzwonił do mnie. Więc słuchaj, to jest też tak. Tak jak mówię, do mnie zadzwonił szef. No. I czy nie chciałbym ten? Ja powiedziałem, czy nie. Tylko jest tak, generalnie to właśnie przez relację tutaj Mateusza Borka z federacją masz ten rewanż. Także wiesz, także to też nie jest do końca tak, no, że dzięki niemu nic nie masz, tak? Że to wszystko jest tam dzięki tobie. Ale dobrze, ale to zostawię między wami, czy tam się pogodzicie, czy nie. Zobaczymy. Ja mam pytanie, ile ważysz teraz? No właśnie, bo jakiś chudziutki jesteś. 65? Ale na przykład mnie wkurwia, że przed poprzednią walką byli wszyscy, że 15 kilo różnica, a tam ważyłeś 7,1, 7,2. Nie, ważyłem. Tak. Ważyłem 69 kilo. Jak? Przecież na ubraniu było... W ubraniu stałem. Bo ja stanę w ubraniu. Było 71. No to możliwe, ale to w ubraniu. To jest raptem 6 kilo, a nie ale to w ubraniu. 15, tak jak... Ale to w ubraniu, bo ja stanę w ubraniu. No to... Bo nie, ja nie miałem sensu, ubraniu, bo 77 kilo nie no dobra, nie no, deważę, nawet, więc... no ale no nie było to nawet powyżej 10, nie? Więc też ludzie nie przesadzajcie, a pamiętajcie, Kamil był zawodowym sportowcem, a ja byłem... Jestem. Jest, a ja jestem taki 50-50, nie? Taki nie za bardzo zawodowy. Ale mogę być. Tak? Kiedyś. Kurde, zobaczymy. Myślisz, że ma aspiracje? Znaczy, że ma, tego, wiesz, takie możliwości na bycie zawodowym? Jest tylko, no tak jak mówię, silny, ale i w boksie, i myślę, że ma trzeba myśleć i trzeba realizować jakieś plany. A Madi nie myśli? No w pierwszej walce akurat no mało co myślał, bo zamiast, wiem, że miał inny w ogóle plan, miał być inny na walkę, no i się wypompował przez swoją, że nie trenuje tak jak powinien trenować, bo się wypompował, zmęczył się. Ja miałem swój plan i mój plan wyszedł całkowicie tak jak chciałem. No wiadomo, nie? Miałeś plan zbierać w pierdolarz i żeby miałem w plan, podpalić miałem, i cię uratował. Miałem plan zmęczyć cię i w ostatniej rundzie na ciebie pójść i zrobić to, co zrobię. No ale to miałeś więcej szczęścia niż rozumu. Przecież tam Borek, może, nie Borek, tylko Jarosz. A Amadeusz, to możemy zrobić tak, że jeżeli tak mówię, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, to możemy zrobić tak, że ostatnią rundę bez limitu. Co ty na to? A, nie będzie limitu, żadnego czasu. To lepiej było pierwszą, bo ja ci wystarczy, że raz wywrócę. Już sobie będę na ciebie siedział i tak długo cię liściował, aż spuchnie ci cała głowa i znowu ci... Dobra, z płynu się nie będę śmiał, bo to nie ma co... No, no nie, serio nie śmieszę, ale no... Czyli twój plan taktyczny jest nie bić się, tylko chodzi nie, w nogi. No, wszystko chodzi w nogi, znowu, nie? To jest, ale jaki to jest problem? To jest też bitka, słuchaj, Kamil, to jest MMA, ja, nie? Ja wiem, że to jest MMA, ja rozumiem, bo ja oglądam też walki MMA i wiem, że to są punkty. Że tak naprawdę Amadeusz by wygrał ze mną, gdyby to było... No nie skończyłbym go w ostatniej rundzie. Jest, ile tam zabrakło? 7 sekund? 8 sekund. Jest tego świadom tak naprawdę, tak? No, bo... A ty nie skończyłeś tej rundzie, to sędzia... No sędzia, no ale jakby było, jakby te trwała runda dużo dłużej, to bym pewnie by cię skończył. No, bo ja kondycję miałem, uwierz mi, że miałem jeszcze kondycję na jedną walkę. Jak mogłem w dniu stopie jeszcze na walkę. No. Trzeba byś zrzucił, to można, wiesz, gdybać, nie no gdybać, da, nie? No gdybać sobie możemy, ale wiadomo jest jedno, że jak na przykład nie byłoby w ogóle rund, czy nikt by mnie z ciebie nie ściągał, to wystarczy, że raz bym cię wywrócił i już bym sobie na sobie leżał i cię lał i lał. Możliwe, żebyś sobie leżał i lał, możliwe, że tak by było, no ale... Się wykrwawił.
No tak. Ciekawe. No ja jestem mega ciekawy. A czemu ty się w ogóle zgodziłeś na MMA? Mówiłeś, że MMA nie przyjmiesz. Ja powiem tego, skoro ja... Money? Ja jestem tu dla pieniędzy. Ja to mówię od samego początku, jak byłem tu za pierwszy. Ja ci wytłumaczę. No niestety, dostał dziuple w boksie. Nie ma już nieskazitelnego rekordu. Nie optuje też już po najlepsze walki. Wiek jest jaki jest, więc... No już trzeba było zejść jakby ze swoich roszczeń, bo inaczej by tego nie było, no. No nie gadę, myślałem, że jesteś tutaj dla idei, nie? Jak tu byłem za pierwszym razem? Ja też byłem, ja byłem w Fejmie akurat nie żeby zarobić pieniądze, tylko żeby coś udowodnić sobie, wam, wszystkim. I tak szczerze, moim zdaniem mi się to udało. Plan, który sobie zakładałem przed moimi walkami, ziścił się w 100%. Przede wszystkim nie chciałem mieć połamanych kości i to się udało. Miałem raz tylko rozbity nos. Po drugie, zarobiłem pieniądze. Po trzecie, pojeździłem sobie na programy, dostałem plakietkę kurwa ze strefami, miałem akredytację. Wyprzedaliśmy Fame 14 kurwa w parę godzin. Tak o, cały Tauron poszedł. Rekord pay-per-view. No tych ludzi kurwa szkoda, co kupony powpierdali. To mówiłem, że jest dla pieniędzy. Teraz jest to również dla pieniędzy, no bo ja chciałbym swojemu dziecku zapewnić lepsze życie. Mhm. I jestem tutaj... Prawda jest taka, no sorry, no ale tak to wygląda. Z Waszczykiem jest trochę jak z kobietami, które jak mają 18 lat, to chcą wysportowanego, który zarabia 50 tysięcy miesięcznie, który będzie jeździł na randki, z dobrym samochodem, z fajną pracą, a po 30 to już po prostu chcą, żeby miał kutasę i ich nie bił, nie? Już jakby cała reszta schodzi na drugi plan. Ja no analogicznie, on też chciał. No, że dużo pieniędzy, że może teraz K1, no najlepiej to w boksie i coś tam. No ale trochę czasu minęło, no to ważne, że ktokolwiek jest. Po prostu, żeby był. Tylko tak naprawdę dlatego, no bo mi moi rodzice nic nie zostawili, nie żyją na szczęście, niech żyją jak najdłużej, ale no nic nie mam. Właśnie kurwa czekam na blik na 50 dych za kupon za Unboxala. Stary, możesz mi kurwa petardę spod dupy kurwa wylizać co najwyżej. Od nich tak naprawdę. Sam sobie tak naprawdę rzepkę sobie sam sobie skrobię. No i nie ukrywam, że też jestem dlatego też tutaj. Tak za pierwszym razem byłem i za drugim. I jak będę miał jeszcze raz jakąś propozycję walki. Czemu nie? Ja się lubię bić. No tak jak mówię, biję się od no, dziecka tak naprawdę. No od dziecka. No, pierwszą taką walkę, można powiedzieć, uliczną. Mhm. Miałem w wieku 8 lat, biłem się 12-latkiem. I mój dziadek, tak jak mówię, świętej pamięci, powiedział wtedy, że będę mistrzem świata w boksie. Chociaż no, nigdy jeszcze nie trenowałem boksu. Więc no, ja w to cały czas wierzyłem. Wierzę do dzisiaj. Ale tak jak mówię, jestem też świadom tego, że mam 33 lata i że w tych małych wagach w pewnym momencie ucieka szybkość i refleks. Jestem tego świadom, więc nie ukrywam, dlatego jestem też tutaj po prostu. Przyszedłem zarobić po prostu pieniądze, bo chcę swojemu dziecku kiedyś coś po sobie zostawić. Sorry, że się wpieram, ale ja przyszedłem sobie tutaj zmazać porażkę. No ja wcześniej nienawidziłem Kamila najbardziej na świecie. Wiadomo, że teraz to nie jest nienawiść na 100%, no bo kurde, czas leczy rany. On też trochę inaczej mówi teraz jak na początku. Na początku mnie wkurwiał, wyzywał tak, że myślę, że jakbyśmy się spotkali, to byśmy się pozabijali. Nie twierdzę, że teraz go uwielbiam, ale no już nie jest to coś takiego, że jak sobie o nim myślę, to sobie myślę, kurwa, nienawidzę go. Ale ogólnie Sandra też kiedyś mówiła, co się mówiłem, ona mówi, nie chcę. I miałem zawsze bekę i już tak nie mówi. Ale wyplewiałem to z niej, stary, przez 2 lata. Mówi, ja nie chcę. Co ty mówisz? Także jest troszeczkę spokojniej, ale sama walka jestem przekonany, że odda w 100%, bo wiele osób twierdzi, że pierwsza była jedną z najbardziej emocjonujących w historii, tym bardziej, że to było jedno z ciekawych zestawień, bo rzadko kiedy freaki decydują się na starcie ze sportowcem, mało który freak już jest na takim poziomie, że ze sportowcem może walczyć, nie? Wy w ogóle... To, że daj ze sportowcem dużo lżejszym. No lżejszym. No to teraz jesteś, ale, trochę, ale mogłeś przytyć. Czemu nie? Dobra, zobaczmy, co Szpilka powiedział. Tylko tak krótko, bo mnie rozłączyli, nie wiem dlaczego na Fejmie nie było żadnych przekleństw, bo kulturka oczywiście, pełna kulturka, ja się już nie bawię w takie głupoty. No ale naprawdę, farmazoniarz straszny z niego, tym bardziej, że to już nie chcę nawet mówić, ile tam było historii. Pasza, czy mam za ciebie mocno kciuki, zresztą ty o tym wiesz, ale z waszej strony oczywiście, on jest tak przestraszony, można to powiedzieć delikatnie, że on nawet wyszedł, no nie zniósł nawet tego, on przecież się czął. Ja bym wam powiedział tak, Krzysztof, można powiedzieć, diablica i kici, kici tu diablica i mała kocica. Kici, kici, tu kocica i mała diablica. Frajerskie zachowanie, skoro go kurwa rozłączyli. Przytyjesz tak jak wcześniej. Kurde, powiem ci tak, no nie chcę, bo potem ja potrzebowałem 6,5 miesiąca, żeby to wszystko zrzucić. To by zrzucił. No zrzuciłbym, ale no chciałbym jeszcze zaboksować w tym roku, więc do końca roku już jest mało. No ale na przykład ja mam pytanie, chcesz boksować, bo chcesz zostać jeszcze mistrzem świata? Czy chcesz dlatego, że... Chcę zostać mistrzem świata, to jest moje marzenie, odkąd przyszedłem na salę treningową, zawsze chciałem być najlepszy i od do dzisiaj mam to, że chcę być najlepszy i nie mam... Czyli nie zamierzasz na przykład się przerzucić tylko na friki, jakby się sypały oferty? Jakbym
dostawał, no, tak jak mówię, jakby były fajne pieniądze, ja nie mówię, że nie, no tak jak mówię, no to jest boks, jak bardzo kocham i nigdy od tego nie odejdę i będę trenował pewnie już do końca życia, no chyba, że nie będę w stanie, no to nie będę trenował, ale no tak jak mówię, no jestem tutaj, za pierwszy razem byłem dla pieniędzy, teraz również jest dla pieniędzy i dostanę znowu jakąś propozycję, będą fajne pieniądze, czemu nie, no tak jak mówię, ja się lubię bić, no biję się od dziecka, więc dlaczego mam, jeżeli jest możliwość zarobienia pieniędzy. Ostatnio ty się bawiłeś w matchmakera, żeby z Krakanem walczył, tak? Widziałem na aferkach. A to tak dla jaj, no ale Nathan mówi, że chętnie by się z nim skonfrontował, tylko różnica tam już jest w ogóle duża, bo Nathan waży około stówkę, tam jest stówkę, no. Ale dobra, ale ty też mówisz, że ty w ogóle z Kasją możesz się bić w boksie. No, jakby trzeba, dlaczego nie, no w boksie? Uważasz, że to miałoby sens? Z Kasiusza? Nie wiem, bo ja z nim nie miałem okazji nawet walczyć na pięści, bo za każdym razem jak do mnie podszedł, to już leżał na ziemi, nie? Więc, to. No właśnie, więc nie wiem, nie umiem, jakbym z nim poboksował, to może powiedział, dobrze boksuję czy coś, ale nie zdążyłem z nim poboksować, wiesz nie o co nie zdążyłeś, bo twój plan taktyczny był, wjeżdżam w nogi, nie będę się z nim bił, bo zaraz przyjmę w łeb, na chuj się mam z nim bić, nie, lepiej go obalić. Ja rozumiem twoje podejście i twojego trenera, bo ja nie twierdzę, trener, że ogólnie... Bo twój trener ogólnie miał zajebistą taktykę, wziąć, obalić i najlepiej leżeć. No ale ja nie leżałem, tylko biłem. No nie leżałeś, no biłeś, no ale żaden czas mi nie zrobił. To czemu tak dukasz po walce ze mną? Ja dukam to tak naprawdę nie po walce z tobą. Jakbyś boksował, ja boksuję 22 lata, walka może tak dużo nie przejmuje, bo staram się mało przyjmować, ale wiesz co robią sparingi? Jak masz na przykład 3-4 sparing partnerów, co rundę ci wchodzi nowy, świeży, jest przejebany. No wiem, czasami też sparuję, nie? Z naciskiem na czasami. No. Kurde, nie, no miałem takie okresy, że dużo sparowałem, najbardziej... A uwierz mi, że ja robiłem sparingów, nie jestem w stanie tego dzisiaj. Myślę, że nie mam tyle włosów na głowie, więc to jest tego bardzo dużo. Okej. Okay. A w szczególności w Stanach to było coś pięknego, to były najlepsze lekcje dla mnie w życiu, jak miałeś... Mi kiedyś ktoś powiedział, że ogólnie Łaszczyk sobie spierdolił karierę tym, że jak poleciał do Stanów, to że wrócił do Polski. Ja nie wiem, czemu mu nikt nie zapytał, nigdy go nie zapytał o to, czemu on w ogóle wrócił ze Stanów. Ja słyszałem gdzieś na Wrocławiu, że to przez to, że tam jakaś dziewczyna się pojawiła i tak dalej, i on wrócił i dlatego. No i że ponoć jest tak, że jak już tam jesteś w tych Stanach i nagle sobie kurwa wyjeżdżasz, to już potem masz bardzo ciężko wrócić. Ale on przecież napierdolił chłopa, który kurwa potem stary kurwa karierę zrobił i fajne pieniądze zarabia i tak dalej, nie? 3-4 sparing partnerów, to jest Meksyko, Puerto Rico, każdy inny styl i to było dla mnie... Czemu ćwiczysz ciekawości w Polsce? Bo ja ogólnie też właśnie do walki w boksie ćwiczyłem w Stanach i też uważam, że inna wiesz szkoła. Czemu? Że fajna. No bo moich rodziców na to było, nie byłoby stać, żebym mógł siedzieć w Stanach i żyć sobie tam, mieszkać ja trenować. Ja też żyję. I dlatego jestem tutaj. Okej, okay, rozumiem. No dobra, ale jak już dostał walki w Stanach, to nie były pieniądze, za które mógł się tam utrzymać. To napierdolił znanego, zaraz ci powiem, tylko muszę w rekord tego spojrzeć. Co mówisz, że tam jest lepiej? Kurczę, no, moim zdaniem jeśli chodzi o boksowanie, to taka inna szkoła. U nas jest bardziej, bym powiedział, że taka prosta, a tam nawet inny rodzaj tarczowania, nie? Że często na jedną rękę bijesz dwoma, jakieś takie, no inaczej. Byłem w różnych szkołach tutaj, nie twierdzę, że miałem takie doświadczenie jak on, no, bo to nie, jest nieporównywalne, jeśli chodzi o boks, no ale wiadomo, że w różnych szkołach bokserskich tu byłem, a w Ameryce zupełnie inny styl. Co z ksywą Władca Piekieł? No co, no chyba jest na szali, nie? Jest na szali czy nie? No trzeba to teraz musi żywić, być, nie? No jak nie, kurwa, to po co mi ten rewanż, jak nie ma ty Władcy Piekieł i tak pierwszą walkę. No. Większość ludzi, wiesz, która ma własny rozum, wie. Ale no teraz będzie postawienie kropki na D, że to ja jestem lepszy, plus odzyskuję tytuł Władcy Piekieł i wszyscy mają zielone, no, w mojej dywizji. No to wszystko jak to ciebie chce? Zależy. Jak to chce? Tak? To wisi, no jak chce, to niech sam Mate, bo jeżeli wygra, niech sam Mate. A patrz jaki Kamil Potulny, co teraz? A bo wiesz co, no bo ja, powiedz mi, ty, inaczej, co? Ja ogólnie jestem sportowcem, myślę, wydaje Kamil, że, słuchaj, powiedz mi szczerze, poczekaj chwilę, tak? Tak? To ja powiem ci tak, ja słyszałam takie mocne historie o tobie, ja różne że byłeś takim wariatem, ja byłem, nie? Ja ogólnie, ja sam wiem o sobie, że ja nigdy nie mówiłem nie. Chcesz się bić, no to chodź. To jest prawdą, tak? Ale w pewnym momencie w wieku 19 lat, jak na zawodowstwo, to moje podejście do wielu rzeczy się zmieniło. Było tylko, moja głowa była wzbiona tylko na treningu, na pracy. Jak ktoś nawet szukał dymu, no to ja mówię, weź człowieku, chodź tam. Potrzebujesz się bić. I co, odpuszczali czy nie? No często było, że nie odpuszczali, ale wystarczyło po prostu uderzyć dzisiaj i było po wszystkim, nie? No to A jak myślisz? O, Tevin Farmer, znalazłem, stary. Jakbyśmy wyskoczyli w boksie tylko na gołe piąty, o, ty nie? Też napisałeś, no, czy uważasz, że mam jakieś szanse, czy nie? O, to ciekawe. Zawsze są szanse. Okay. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma szans. Zawsze ja na przykład szanse. Mam w głowie, gdzie mi się byś, wydaje, że, gdzie, że, jesteś, że jesteś za mały, żeby mnie pokonać na pięści. W gołe. No a rękawicach myślę, że byś mnie jebnął. Ale to mówisz mi, że... Ja ci mówię tylko, co ja myślę, ja nie jestem tego pewny. Ale to by było ciekawe. Jakbyś przyjął pierwszy lewy prosty, to byś zmienił zdanie. Okay. Uwierz mi. Czyli co, przybijamy to, że Władca Piekieł jest na szali? No jak mało, to no co mi tam? No to przybijamy. No to tutaj, kurwa,
ale po co biorę tą walkę? Chyba zabrali mi tożsamość. A ty coś dajesz od siebie, czy nie? Jarosz wleciał na pelerynie w ostatnich sekundach. A ty co dajesz od siebie właśnie? Co ja daję od siebie? Nie wiem, jak kiedyś będzie chciał Kamil się zrewanżować, to z nim zrobię niekoniecznie, że walkę ogólnie, bo nie wiem, czy to już będzie miało sens, ale to wtedy mogę z nim zrobić na przykład sparring w tym boksie. Na przykład. A może Amadeusz, może byśmy zrobili wreszcie, byś zrobił ze mną walkę po prostu w stójce. Tylko, że wiesz co, przez to, że nie ma aż tak strasznej złej krwi, wydaje mi się, wiadomo, że ty mnie nie lubisz, ja też za tobą nie przepadam, ale że to już nie grzeje aż tak, nie będzie aż tak grzało medialnie. Nie? Trzeci raz już wiesz, a bo ty masz rewanż wpisany, cwaniaku. W stójce. No, tak? No to już ja nie zawalczysz. Trzeci raz. No, nie da co tej trzeciej walki? Nie, no nie wiem, no jakby ludzie tego chcieli na przykład, jakby ludzie chcieli, że idziemy na małe rękawice, ale to mogę się prać. Ale patrz, jak przegrywam, no to przecież jest wpisane, to musisz na to pójść. Ja nie jestem pewny, czy to jest wpisane. Jest to wpisane. No dobra, no to jak, jeśli ludzie tego będą chcieli, jest wpisane, no to ale ja normalnie wyskakuje. Właśnie, ej, panowie, to jest ważna sprawa. Przecież no. Rafał Pasternak dzwonił wtedy na aferkach i mówił, że wy macie łokcie w walce. Tak, mamy, no. Ale to chyba ty wiedziałeś od razu? Ja się dowiedziałem po tym telefonie. Wszyscy już teraz odbiegali, no. No i dobra. Słuchaj. Wiesz, ja będę teraz dochodził do nogi i zrywał klincz łokciem. Mi się wydaje, że łokcie akurat w tej walce, stójka na pewno jest twoja, nie? No ale parter raczej jest... Ja myślę, żebym w stójce też go pierdolnął, jakby były małe rękawice albo gołe piąchy. No przecież bijecie się w małych. No tak, no ale chodzi mi, że jakbyśmy bili się tylko w stójce. Aha. Czemu nie zrobili? Bo najpierw muszę cię zgłosić w MMA, oczywiście jest to metafora, żeby tam się nikt nie przypierdolił. Dokładnie, to jest metafora. Będę go trzymał za buzię. Liść. Ci szeptał do ucha, czy pytał się, czy jesteś prostytutką w tym momencie i że jakim niegrzecznym chłopcem byłeś, kolejna blacha, a później, no kurde, najgorsze jest, że ja bym wolał, żebyś był taki, jak mnie wcześniej cisnąłeś, a ja też jestem taki, że kurde, też mam dziecko i jakoś mnie to zmiękcza, że kurwa, jest kilka rzeczy, którymi można mnie przekupić, ja zobaczyłem to jego partnerkę, że ma dzieciaczka, nie, ostatnim razem i to tak, jakoś tak mnie to rozmiękczyło, nie, dobrze, że na przykład takie kurwy jak Alan nie mają dzieci, bo gdzieś to też by mogło rozmiękczać. Ostatnio było grubo i jeszcze pomiędzy tobą i Pasutem to już w ogóle eskalowało. Co strasznie? Jak to myślisz, że dalej się rozwinie? No posłuchaj, pomawiacz chciał wcisnąć tą swoją kobietę, koleżankę, do jakiejś federacji. Za szybkie jestem. Mówili, że do Prime'u na live'ie. I co? No to wiadomo, najlepiej wykręcić jakąś lewą aferę. Cieszę się, że i ona, i on przyznają, że do niczego nie doszło, bo do niczego nie doszło. Ja rączki miałem przy sobie, ale sam fakt, że już w jakiś sposób planowali. No i co? A Pasuta? Ta, powiem, że muszą zwolnić. Nie wiem, myślę, że jest dość otwarty na tą walkę. Nie mówi już tak, robimy i tak dalej, bo najpierw mam jego, tak? Jak mu wpierdolę, to możemy o tym pomyśleć. No dobra, ale właśnie, bo rozmawialiśmy o tych łokciach. Łokcie mi się wydaje, że to jest taki bardziej ukłon w twoją stronę, nie? Bo my się wtedy na łokcie dogadaliśmy jakoś chyba na konferencji przed i nie mieliśmy... Mieliście to łokcie, nie? Były. Jak ja go wchodziłem w nogi, to mnie bił z góry łokciem. Było. Przez chwilę nawet nie wiedziałem, czy mogę, bo tak naprawdę no wiem, że z 12 na 6 A bo ty jeszcze chyba się pytałeś... Sędziego, czy mogę. I tam słyszałem tylko narożnik, że mogę bić. No i biłem, zacząłem bić. No bo też nie byłem pewny, bo nie chciałbym być zdyskwalifikowany, że spalowałem. Ja wychodzę z założenia, że walka powinna być fair play, a nie fair play. No, ale teraz, jak już wiemy troszeczkę dłużej, to ćwiczę łokcie. Ja też nie ukrywam, że później byłem w Tajlandii, trochę łokci ćwiczyłem, także gwarantuję ci. Na ile tam trenowałeś? W Tajlandii? No. A nie, ty byłeś tam chyba z dwa miechy, tak? Czy ile? No, ja ogólnie już byłem 3 razy w Tajlandii. Pierwszy raz byłem przed walką z nim, zerwałem sobie tam niestety mięśnie. Później byłem 2 razy i tych łokci trochę mam. Ty sam powiedziałeś, żeby były łokcie, tej pierwszej walce ani jednego łokcia nie zadałeś. Dlaczego? Właśnie jeszcze uważam, że możliwe, że nawet przez to przerwałem, bo jeszcze jak cię raz biłem, to w pewnym momencie zleciałem tak łokciem, a ty się odsunąłeś i kurde, no, i się przytuliłeś, no i fakt. No niestety łokcie mi trochę przeszkodziły, ale teraz zobaczysz, że będą używane. No to Adam Udeuszko, ja na A już widzę, że łuki były porozcinane, tak że szybko się rozkleją. Wielokrotnie. A jak cię rozetnę łokciem, to już połowa sukcesu. To już połowa sukcesu jest za mną. Przynajmniej tak mówi John. Ja na to czekam, naprawdę. Ja na to czekam. Ja ogólnie... Ale co ci mogę obiecać i ludziom? Że w tej walce zobaczysz również stójkę. Że to nie będzie tak, że za każdym razem cię chytnę. A tu cyk, od razu obalenie, nie? Dobrze. No ale ja... nie do mnie. Będzie wszystko. Mi, że ja czekałem, na twoje ciosy i nie dostałem żadnego ciosu w pierwszej walce. Czekałem. I uwierz mi, że mam nadzieję, że w tym przypadku zaczniesz zadawać te ciosy. Ja mam wrażenie, że ja ci zgaszę światło w tej walce. Tak, jak na ciebie tak patrzę, to tak mi umysł podpowiada, żeby będzie światło gaszone. Ale w sumie to jest też ciekawy temat, słuchaj, no bo może
być trochę naruszony po tym ostatnim i wiesz, po tych wszystkich perturbacjach twoich, no nie? Robiłem sparingi i na sparingach było wszystko okej. Wiadomo, że to są sparingi, to są większe rękawice i w ogóle. A czy jest naruszony? No, ciężko mi powiedzieć. No, muszę stoczyć kolejną walkę i wtedy zobaczę. Ja mam pytanie do Kamila, czy chciałby w ogóle, no takie jak już mamy łokcie, brutalne zasady typu soccer kiki, skakanie po kręgosłupie? No nie, no przecież... Dobra. Jeżeli chcesz ale soccer bawić, to tylko a soccer ulica, kiki? To tylko ulica. Myślę, że... To... Słuchajcie, nie, można, miałem walczyć macie, soccer kiki. Macie ustalone warunki walki, ja was zapraszam do face to face. Chodźcie, chodźcie przed stół. Ale dudy były dzisiaj, co? Słuchajcie, a wy jeżeli chcecie zobaczyć wielki rewanż... Nie wiem, kiedyś pośpieszy. Pomiędzy Amadeuszem a Łaszczykiem to kupujcie bilety fejma.tv i zaraz... Ja pierwszy raz na Madrid powiedział, chłop mówi, że na szczęście taka kurwa Kalan nie ma dzieci, a przecież partnerka Lana poroniła w przeszłości i mu nieświadomie tak rzucił, ale kurwa wyszło. Ja nawet nie wiem, kto jest dziewczyną Malana, stary. Będziecie mieli kolejny kod na darmowe bilety, także bądźcie czujni. Myślę, że jakby zdawał sobie z tego sprawę, ja nie wiem, czy ty mnie trolujesz, ale myślę, że gdyby zdawał sobie z tego sprawę, to i tak nie powiedział. Panowie? Masz przejebane, chłopie, nawet... Cieszę się. Masz, ale... Tak jak mówiłeś za pierwszym razem. I kto miał przepierdolone? Nie cofnę ale... razu, ani razu się nie cofnę. Dobrze. To nie troll, ale dużo razy mówi, że stracił dziecko. Bardzo mu współczuję. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ja akurat do Alana nic nie mam, nie? Ale nawet jakbym go nie lubił, to uważam, że utrata dziecka jest dosyć przykrym i traumatycznym przeżyciem. W stójce. No, w pierwszej też. Mieliśmy się napierdalać w stójce i nie było. Jestem teraz lepiej przygotowany. Cieszę się. Teraz miałbym mi na 4 rundy. Cieszę się.